Cześć, to Sumerzyk i witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam do kolejnych sztuczek. Pierwsza sztuczka będzie taka sztuczka z kartami, ale o co chodzi? Na chwilę wszystkiego się dowiecie. Wiem tylko, że była pokazywana w pewnym show telewizyjnym i zobaczycie tę sztuczkę ode mnie. Na czym polega? Więc tak, talia kart. Do sprawdzenia. Może bit prasować. Ja pasuję, nie ma znaczenia. Teraz tak. Ktoś sobie wybiera jakąś kartę. Daję do wyboru, żeby wziął jakąś kartę. Na przykład ta karta będzie. Ja dokładnie pokażę z kartami. Ta karta. Wkładamy do środeczka. Teraz biorę z wierzchu trzy karty. Czy będzie tu karta wybrana przez widza? Zaraz zobaczymy. Czwórka pik. Dama pik. I dziewiątka pik. Była karta przez widza wybrana. Teraz kartę daję widzowi do dłoni. Te odkładam, a te karty ma widz. Bierze sobie tutaj w palce, w ten sposób, tak jakoś przyciska. Została jedna karta w dłoni. Valet tref. Jak to się stało, że widz dostał czy jakieś karty, które pokazałem, ale tref, tego nie było, dostał mu w dłoni. Te karty, zapewniam, to nie ma żadnego oszustwa. Pokazuję widzowi, daję widzowi karty i dostaję mu w dłoni po prostu. Znaczy, że uderzam w karty, a kartę, którą wybrał, dostaję mu w jego dłoni. Teraz będzie druga sztuczka. Kartę rozkładam na trzy części. A więc mówi w pewnym momencie stop. Stop, na przykład tutaj. Szóstka kier. Tu jest trójka kier. Tu jest piątka tref. Takie są karty.
Szóstka, dwa trefne, dwa akiery i trefne. Trójka, szóstka, piątka. Przykrywam te karty, po prostu biorę. A teraz będę karty wykładał i też nic powie w pewnym momencie, żeby zatrzymać. Ujęty w który. Stop na przykład tutaj. Dziesiątka, kier. Teraz karty biorę w ten sposób i zobaczymy, na jakich kartach zatrzymaliśmy się tutaj. Trójka, kier. Jakąś kartę zatrzymana jest na jakiejś karcie. Szóstka, kier. Też na jakiejś karcie. Piątka, tref. I ostatnia karta będzie dziesiątka, kier. Więc tak, odkrywam, to jest dama pik, to jest król pik, to jest dama karo, to jest król karo, to jest dama kier, to jest król kier, dama tref, król tref. A teraz chodzi o to, że wyjaśnię tę sztuczkę, w jaki sposób to zrobić. Sztuczka nie jest trudna, wystarczy ułożyć odpowiednio króle i asy. Teraz powiem, jak ułożyć. I w zasadzie powtórzyć to, co robiłem, więc tutaj nie ma żadnych tutaj takich komplikacji wielkich. Jak ułożyć te karty? Jest tak, trzy króle na wierzchu talii układam. Zapamiętać tylko kolejność króli. Które króle? Kier, piki i karo. I damy teraz kier, pik i dama karo. I pod spodem jest król, tref i dama, tref, tak. I jadę, pokażę dama, 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 to nie mówię, widzicie, że stop, że te dwie karty, król, król i król, teraz dopiero. Mówię, że powiedział, na karcie zatrzymać. I na jakiejś tam karcie widzicie, zatrzymuje, powie stop. Stop, tutaj na przykład. Tak. Dama przykrywa. Tutaj też dama przykrywa. Te karty oczywiście wykładam do i trzech. I tutaj też dama przykrywa. Teraz jadę. Jeśli powiedział, na której karcie zatrzymać mam się. Stop, tu na przykład na dziesiątka karo. I też tak przykrywam. Teraz kart tak nie biorę. Dlaczego? Dlatego, że muszę tak brać karty. Więc tu przykrywam, bo tu jest król pod spodem. Więc ten król muszę odłożyć to część. Król. Tu oczywiście dama. I dalej patrz. As. Tu mam król. I tu dama kier będzie. Tu jest król i tu dama będzie. I ostatnie będzie dziesiątka karo. Tu jest król i tu jest dama. I tak ta sztuczka wygląda. Bardzo łatwo jest zrobić, nie trzeba tu żadnych, jak powiedziałem, kombinacji. Wystarczy ułożyć kartę, tak jak powiedziałem. Teraz jeżeli chodzi o pierwszą sztuczkę, to jak będą komentarze, chcecie, żebym to wyjaśnił koniecznie, to postaram się to wyjaśnić w krótkim czasie. Także czekam na wasze komentarze w tej sprawie. Sztuczka będzie wyjaśniona, to pierwsza. No to już z mojej strony to tyle na dzisiaj. Zapraszam was do komentarza na Facebooku, ale gdyby się trzymajcie, jeszcze krótko, cześć.